Z raportu Aiming Polska wynika, że aż 97% firm, które przynajmniej raz rozliczyły ulgę badawczo-rozwojową, ocenia ją pozytywnie. Ponad 60% firm jako największą zaletę podaje możliwość wygenerowania dodatkowych oszczędności. Około połowa firm, które wygeneruje dodatkowe oszczędności, przeznacza je na inwestycje, natomiast niemal 1/3 na kontynuację prac badawczo-rozwojowych. Pomimo tak pozytywnych sygnałów z rynku, poziom wykorzystania ulgi jest nadal na stosunkowo niskim poziomie. Wynika to prawdopodobnie z małej promocji samego mechanizmu, a także braku praktycznej wiedzy wśród przedsiębiorców, jak należy rozliczać ten mechanizm. Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest prostym mechanizmem fiskalnym. Jej stosowanie można sprowadzić do 5 kroków. W pierwszym, najważniejszym, identyfikujemy działalność badawczo-rozwojową. W tym celu rekomendujemy organizowanie spotkań technicznych z pracownikami, którzy merytorycznie i technicznie odpowiadają za realizację projektów. W drugim kroku do zidentyfikowanych projektów badawczo-rozwojowych przypisujemy koszty kwalifikowane, które zostały poniesione w ramach ich realizacji. Następnie koszty kwalifikowane wyodrębniamy w ewidencji księgowej. W czwartym kroku gromadzimy sporządzaną na bieżąco dokumentację projektową. Najlepszą formą udokumentowania prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej jest stosowanie karty projektu. W ostatnim kroku wypełniamy i składamy załącznik CIT-BR lub PIT-BR. Obserwujemy, że najwięcej problemów przy rozliczaniu ulgi badawczo-rozwojowej rodzi identyfikacja działalności B+R wśród przedsiębiorców. Powodem tego jest brak wsparcia działów technicznych i produkcyjnych dla działów finansowych i księgowych, które rozliczają tą ulgę. To może skutkować zbyt dużym odliczeniem ulgi badawczo-rozwojowej, co może rodzić negatywne konsekwencje przy ewentualnych kontrolach skarbowych lub w innych okolicznościach może powodować za małe wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej, co powoduje, że firmy nie korzystają w pełni z jej potencjału. Reasumując, aby w pełni wykorzystać potencjał ulgi badawczo-rozwojowej, należy połączyć wiedzę techniczną z wiedzą podatkową i prawniczą.